Ponad wszystkie ludzkie grzechy odkupić on może. O mój Boże! Nie ma
co się pieklić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi walać. Mało gdy potrafi. Ten synek Maryny, to ma wspaniały plank awaryjny. Jaki planik mój kochany w piekle chyba nie jest znany. Diable, jeśli by szybko ciągu woda. Przeciwna usługa mam naszego Heroda. Za poczucie władzy, złota dwa woreczki, zrobię dla nas wszystko. Herod mam oddany. Teraz kończę te dyskuty, bo oszczędzam tanie minuty. A ty zajmij się Herod i mu szepnij do ucha. Herod sługą, a sługa swego pana słucha. Thank you.
może złamał, a my nie wiemy o tym. Ważne, że nie musiał odejść od roboty, bo on jest nasze zimna, a dziś chłodem wieje, a chłodny człowiek szybciej się starzeje. Jeszcze tylko 2 godzinki i do domku do rodzinki. Proszę imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania i w ogóle, bo to najście z Państwa strony muszę ująć w protokole. Nazywam się Anioł, mieszkam w niebie, przyszedłem tu zaprosić do stajenki cieplne. Królem? Nie jesteś pan mądry i z rozsądkiem zdrowym, bo się poufalasz urzędem państwowym. Chciałbym poznać, mam przyszedł z nowiną, czyli po kolędzie. Nowinę tę głoszę światowo, globalnie, że zrodził się Mesjasz i na wieki wieków królem nam dostanie. Królem? Tego świata jak mówiłem przecież. Król stajenka siano, co ty anioł plecisz? Co ja mam napisać w lubrykach? To co mówisz, lubryk samo się wymyka. Co powiesz i powie, o mój Boże wielki. Nie pisz nic. Nie pisać? Pójdźmy wszyscy do stajenki. Przyjąłam przedziwne zgłoszenie. Ktoś chciał, bym ochraniała Boże Narodzenie. Nim podejmę akcję, wypełniam co trzeba, a więc pytam, a ktoś ty? Słyszę anioł z nieba. Przyznam w pierwszej chwili, całkiem zbaraniałam.
Takiego zlecenia jak dotąd nie miałam. Lecz służba nie drużba, a klient nasz pan. Włączam kogurty, jadę pełen szpan. Po podróży jeszcze trzęsą mi się nogi. Jechałam kilometr, pchałam resztę drogi. Kochane dzieciaki, kochane dzieciaki, odwieści wam dążę, że dziś się narodzi pan niebieski książę. To się gdzieś narodzi i zaraz szum taki, dzieci wciąż się rodzą, stąd się biorą przedszkolaki. Sam Bóg jego ojcem, wniosek prosty zatem, choć żup jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, to zbawi nas od grzechów, a my go oznaczymy orderem uśmiechu. A więc chodźcie ze mną do żupka dzieciny, podaruję wam radość i odkupi winę. Pan Bóg się narodził, tu trzony pasą. Przyszliście z pokłonem? Prawie z całą klasą. Lecz mało mamy czasu, by ci, panie, służyć. Ferie są za krótkie, może by przedłużyć. Daj nam też prezenty pod nasze choinki. I z obiegu wycofaj dwójki i jedynki. Będziemy ci śpiewać prześliczne kolędy. Kiedy zadam to pytanie, chyba nie przesadzę, czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejemskiej zapraszam uprzejmie, dary złożyć, o coś prosić. Witam wszystkich, jestem Lucy, mój z tej gminy. Będzie mi przyjemnie, oficjalnie w Betlejem wystąpię, skrzyknę radnych i sołtysów, darów nie poskąpię. Przybyłam do żółka, pokłon oddać Tobie, na każde Twe wyzwanie wóz służbowy poślę, abyś już nie musiał uchodzić na oślach. Zimno dziecku, zimno,
Masz, Mario, rację. Trzeba przeprowadzić tu gasyfikację. Będzie to punkt pierwszy z sesji Rady Gminy. Dziś to obiecuję dla świętej rodziny. Oka nawet nie zmrużyłam w szpitalu tej nocy, aż tu nagle przyszedł anioł i szukał pomocy. Mówię, tam, takie sprawy załatwiam od ręki. Wzywam Elkę, włączam sygnał, pędzę do stajenki. W tym przypadku z ust niczyich chyba już nie padnie, że karetkę tę wezwano całkiem bezzasadnie. Jestem, bo z dzieciątkiem duet stworzyć muszę. Ja wyleczę ciało, a dzieciątko duszę. Tymczasem wdzięcznością dla Bożej dzieciny w darze przynoszę same witaminy. Aby nam dzieciątko w zdrowiu dorastało i z niem każdym coraz więcej siły nabywało. Licha maska jęka, kukaj dach przecieka, miejsce koniegumy narodzi człowieka. Krzywy skrop abelki, zupełnie spróchniałe, te już nie trzymają, a te już prawie stale. Kula wiatr po ściany, nieszczelne dziurawe. Szkoda słów, najlepiej zacznę ku naprawę. Lichy żłobek stoi, słoma nim posłana. Zaraz kukaj będzie szopka murowana. Polski jarzeniecznik, skromny i ubogi, ale obiecuję Panie Jezu Grogi, że nie zazną skali zimna ogrobiny, ani kwońce cukłowu z mojej gminy. Wy nie byliście skoro tam to są hałasy. W sumie tym po przerwie wchodziłam do klasy. Wtedy usłyszałam głos anioła z nieba, że się Bóg narodził do stajni i steba. Lekcję więc kończyłam, wezwałam taksówkę, mówię do Betlejem, a taksia za stówkę. Ale gdy usłyszał, co się wydarzyło, wielką radość, bo to na szczęście sprawiło. Mówi, że tą sztukę mam sobie odłożyć, bo on także w kranie pokój panu złożyć. Jestem z budżetówki, nie zarabiam wiele, jestem pedagogiem i nauczycielem. Więc się ucieszyłam z tej stówki małej, które drugie dziecię tobie darowałam. Niech ci Matka Boska kupi ciepły kozyk, abyś Panie Jezu nigdy nie zmarł w nocy. Taksówka chce sprawnie pokłon złożyć tobie. I dlatego Jezu stoję tu przy Tobie, nie mam nic, lecz każdy klient mój usłyszy o tym, który zrodził się wśród nocnej ciszy. Thank you.
Dzięki, że słuchał moich plus człowieku. Jesteś jak człowiekiem, nawet tysiąc leciu, a teraz tak wiele. Nie chcę lub nie umie, poznać mego głosu, tym ksikliwym dumie. Widok masz, me serce raduje, za przybycie zatem serdecznie dziękuję. Mnie szczególnie cieszy naprawa tajemki i ogromna radość Najświętszej Panienki. Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło lat już 2000. Gorących serc ludzkich pełen cały świat, mimo że minęło 2000 lat. By naszym rodzicom kochać było dane.
aby wszystkie dzieciaki czuły się kochane. By zażegnać wszystko to, co ludzi różni, żeby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie z mierem witali się co dzień, trudnym nie brakło miejsca w gospodzie. Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni bezdomny, żeby mieli sprawę kawy. Aby każdy głodny wsiadł do pełnej miski, a drzwi samotnego zapukał ktoś bliski. Policja i lekarze nie mieli zajęcia, a rodziny wyszły dobrze, nie tylko na zdjęcia. Już finał finału, panie i panowie, więc jakie z tej szopki wynika przesłanie? Jeden wielki Polak, mądry, kto go słucha, by odnowić ziemię, wezwał jedyny duch. A my mu pomóżmy tej wielkiej potrzebie i od nowej ziemi zacznijmy od siebie.